Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was serdecznie w kolejnym odcinku maratonu. Proszę państwa, GTA 5 Prawdziwe Życie. Jest to ostatni dzień maratonu, bo umawialiśmy się na cały weekend. Mamy dzisiaj niedzielkę, więc moi drodzy, to ostatni dzionek. Tak jak mówię, GTA Prawdziwe Życie codziennie, daily. Robimy co możemy, zauważcie, że odcinki przez to, że jest daily, nie są wcale krótsze, tylko pełen dystans prawie godziny, więc moi drodzy, doceńcie nasze starania. Jeśli chcecie, żebyśmy częściej robili takie maratony weekendowe, to wystarczy 45 tysięcy w górę i zmotywujecie nas i zobaczymy, jak będzie w przyszłości. Nie obiecujemy, że w przyszłym tygodniu się pojawi, chyba że naprawdę tych łap dowalicie tyle, że stwierdzimy, hej, spinamy się i robimy przyszły tydzień maraton, znaczy przyszły weekend. Zobaczymy. W każdym razie, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podoba seria po słapie. Jak widzicie, nasz piękny wieżowiec jest. Franklin też, proszę państwa, nie próżnuje. Cardio. I zobaczcie, ja odkrywam nowe lokacje cały czas w mieście. Jak widzicie, cardio dzisiaj na BMX-ie, który sobie wypożyczyłem, i zobaczyłem, że skatepark powstał w tym miejscu, więc trzeba by sobie nie potrikować. No dobra, Franklin, ale jednak musisz uważać na swoje zdrowie. Widzowie, piszecie, że turbo fajnie się ogląda maraton, więc bardzo nas to cieszy. Tak jak mówię, jeśli jest tu ktoś nowy, kto nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, to serdecznie polecam to zrobić. Polecam też wpaść na nasze spotkanko. Umówimy się tak, jak wykupicie wszystkie bilety na spotkanka, to robimy daily przez 2 miesiące, widzowie. To jest teraz, serio mówię. W środę rozpoczyna się sprzedaż biletów na spotkanko. Jeśli będą sold out wszystkie miasta, to przyczynicie się dla reszty, bo cała reszta dostanie wtedy daily przez, ile to powiedziałem, 2 miesiące? Niech będzie. A jeśli nie słyszałeś jeszcze, że robimy eventy i możesz się z nami spotkać, to posłuchaj teraz. Moi drodzy państwo, już w maju widzimy się, ja już jestem ubrany, widzicie, ja już się szykuję, proszę państwa. Mam nadzieję, że wy też już w środę od godziny 12 będziecie mogli kupić bilet na spotkanko. Spotkanka mamy, moi drodzy, w 4 miastach w Polsce. Zaczynamy w maju, 14 maja we Wrocławiu. Jak widzicie, tak wygląda logo, tutaj macie poniżej datę. Później, tydzień później, jesteśmy w Gdańsku, proszę państwa. 21 maj Gdańsk, proszę państwa, i 27 maj Poznań. I tak wyglądają logotypy, jak widzicie, tak wygląda krakowski logotyp, zaraz do nich przejdę, ale proszę państwa, finał 17 czerwca w Warszawie i logo wygląda następująco. Spotkanka, eventy, które doskonale znacie, teraz widzicie, jak bawiliśmy się w Krakowie, genialnie było i liczymy na to, że w środę kupicie swój bilet. Później, jak obejrzycie ten odcinek za chwilę, minutę po wstawce, powiedziałem pewne słowa i trochę nie wiem, bo obiecałem 2-miesięczne chyba daily w zamian za wyprzedanie wszystkich spotkanek, więc jak to zrobicie, widzowie, no to będzie się działo na kanale. Sprawdźcie w karcie, bo tam jest film, jak wyglądało ostatnie spotkanko, rozmawiajcie ze swoimi rodzicami i już w środę o 12 kupujcie bilet na linku, który dostaniecie dopiero w środę. A takie customowe rzepy oraz merch będzie dostępny tylko i wyłącznie w danym mieście. Jeśli będzie jakiś kozak, który padnie do Poznania, do Wrocławia, do Gdańska i był w Krakowie, to w Warszawie może odebrać darmowy gadżet, ale o tym będę jeszcze wspominał, proszę państwa. Nie mogę się doczekać, jak się zobaczymy. Ja już ubrany według Google Maps do pierwszego eventu, czyli do Wrocławia, pójdę kilkanaście dni piechotą, więc ja ruszam. I z wami się widzę w maju. Dobrze, proszę państwa, wy wpadajcie na, miałem powiedzieć breakout. Na breakout też oczywiście wpadajcie, ale wpadajcie przede wszystkim na spotkanka, moi drodzy. Franklin jest turbo czadem. Dobra. Głupio powiedziałem. Zawsze jak to mówię, to się dzieją złe rzeczy. Ale widać, że jest dużo sprawniejszy. Piszecie, że się cieszycie, że Franklin odzyskał pełni sprawność. I piszecie, jakie są kolejne cele życiowe. No dzisiaj troszkę o nich podyskutujemy, bo wieżowiec już, jak widzicie, stoi. Ale jeszcze kilka tych celi, moi drodzy, jest przed zakończeniem sezonu. O matko bosko, co ja teraz zrobiłem? Ja backflipa walnąłem chyba. Dobra, ty. Normalnie stary Franklin w życiu by czegoś takiego nie zrobił. A patrzcie, jak on wysoko podskakuje. No jest szefem. Ty, a frontflipa jestem w stanie zrobić? Zaraz swoją drogą muszę ruszać na Clinton Detailing, bo moi drodzy, w kolejnym odcinku, kolejny odcinek będzie we wtorek z Perzeta, będzie odbijanie ojca Franklina. Najważniejszy odcinek chyba w tym sezonie i najbardziej ryzykowny, po którym można umrzeć. I to jest największe ryzyko po prostu śmierci głównej postaci, nie? To jest, moi drodzy, nie do podważenia. Co to? Że to będzie bardzo ryzykowny odcinek. Nie wiem, o co chodzi. Czemu policjanci do mnie wpadają? No to są chyba znajomi tego, od Tarkowskiego. No, więc zaraz ruszam sobie na Clinton, bo tam chłopaki przygotowują ciężarówkę do akcji. Do tego, moi drodzy, odbicia ojca, które już kolejnym. What the heck, dobra, przeskoczyłem nad furą. Oh shit. Dobra,
Nikt nie widział. O nie, widzieli chyba. Luta do serwowi! Co? Do góry! Co, ręce do góry? Nie rusz się! Hej, ale my się znamy chyba. Może mnie nie poznałeś, bo przytyłem. Clinton, to ja. Podchodzisz do radiowozu do maski! No, słuchaj mnie. Co się dzieje, no? Słaniam. Co się dzieje, przepraszam. Sprostości bez pierwszego przy sobie. Odpowiada moje pytania! Co? Nie mam nic przy sobie, no! Gdzie mnie tam dotykasz? What the heck? No i? Clintonie. No to ja. Próbuję cię odwrócić. Ręce do góry na widoku i na maskę! No leżę przecież! Co oni widzowie to? Majki tam, kurde, jest. To nie spowodują przestępstwem. What? W szczepku do zdrowia nieletnim. Jestem zmuszony zatrzymać cię w tej chwili oraz zawieść najbliższą komendę. Z jakim nieletnim, przepraszam. Nie mówię sobie, co zrobiłeś ostatnio. Wszystko jest nagrane na kamerach. Sorry, czy window detailing? Coś ci kojarzy? A, chodzi o to potrącenie. Słucham, wypowiedz się na ten temat. No co, no było, ale zawieźliśmy chłopaka, Andrzej, jak się nazywa ten chłopak, do szpitala. Udzieliliśmy mu pomocy, tak? Pomocy. To jest. Słuchaj, ci z tego. Jak mnie odkujesz, to ci mogę podać numer telefonu do niego, no. Chcę zadzwonić, dowiesz się, czy my mu krzywdę zrobiliśmy, czy mu pomogliśmy. Czy masz telefon? W prawej kieszeni. Nie wyczułeś? Zadzwoń sobie. Andrzejek, wypadek. Tak go zapisałem, widzisz? Serio mówię. Co jest, on dzwoni, serio. Ej, dobrze, że... Mogę prosić, żebyś podobił swoich rodziców? O kurde, rodziców. Za co oni mnie skuli? Jak wyście mnie znaleźli, Majki? Co, panie Clinton? Aha, teraz jesteś taki official. Zbążałem po tym moim wojskowej służbie. Mhm, właśnie widzę. Słuchaj, dam ci $1000, jak mnie odkujesz. Nie ma takiej opcji, nie jestem przekupny. A kolega? Jaki kolega? To jest mój brat. Braciak? Przyjmie kasę? No, Jeremy. Jeremy? No. No ale przyjmie czy nie przyjmie? Nie przyjmie, a czemu ma przyjmować? Kurde, widzowie, no to co to ma znaczyć? Jak to oni mnie zakuli? Ja mam tyle rzeczy do ogarnięcia. Sobie listę zapisałem rzeczy do ogarnięcia dzisiaj, a tu mnie chłopie. W takim razie dziękuję za telefon. No i jak? Jeremy, on chciał nas przekupić. Pod maską. Chciał zrobić? Jeremy, przekupić chciał nas. Ale jesteś kapuś. W tej chwili na maskę. No. Słuchaj mnie. Co on powiedział? Szczęście, że ten chłopak przegadał swojego ojca. Bo w tej chwili już byś był dawno zakrytami. Przegadał. Ale co zwalniać się z tego, że uszkodziłeś mnie? Co jest tam z tą lampą, no? Z jaką lampą? A, no, no jak dupnąłem młodego, no to wpadł z impetem na lampę, no. Właśnie. W tej chwili... To musiało naprawić szkodę. No dobra, no to ja pokryję szkody. Ile tych szkód tam było, no? Na razie wezmę tutaj Majki, wsiąść na kierowcę. No dobra. Jeremy, słuchaj. Pana zaproszę tutaj. Nie pana, no nie panujmy sobie, znamy się, Jeremy. Proszę pana, w tej chwili jestem na służbie, prywatnie mogę pana zdać. Na razie co? Otwiera panu drzwi? Nie, no bez przesady. Proszę do środka. Naprawdę? Panie władzu. Proszę do środka. O kurde, widzowie. No słuchaj, Jeremy. Nie no, słuchajcie. Kurde, zabierają mnie, no co to ma znaczyć? Rower mam z wypożyczalni. Rower mam z wypożyczalni, panowie. Dobrze, w takim razie później go weźmiemy. Nie odbierze go pan z komisariatu. O Jezus, Jeremy, no słuchaj, no zapłacę wam. Słuchaj. 10 koła daję. A my nie potrzebujemy tego, my jesteśmy, żeby służyć ludziom. Nie, żeby służyć ludziom, którzy płacą. Jaki to ma sens? Prawo jest równe wobec każdego. Kurde, widzowie, jak go przegadać tu, no? No to co ja mam zrobić, żebyś mnie wypuścił, Jeremy? Na razie nic. Ewentualnie może zresztą wejść do Mariuszka? Majki? Słuchajcie, mamy z Mariuszkiem akcję walka, teraz nie wiem, czy jesteście w ogóle uświadomieni. Zamiast się zajmować mną, bo nic złego nie zrobiłem, pomogłem chłopakowi, to byście ogarnęli, kurde, to miasto, gdzie roi się od kieszonkowców i w ogóle. Widzieliście, co się w centrum ostatnio dzieje? Co gdzie się dzieje? Wy jesteście? No jak to co, no i szła sobie wycieczka po tym. Ale i gwiazd, i jakiś jeden typ obrabował wszystkie dzieciaki, no. I takimi się nie zajmujecie, a mną się zajmujecie, no bez przesady. W tej sytuacji to był komisariat policji, więc no dobra, masz akurat do was problem. Boże, bo się zajmujecie nieodpowiednią osobą. Ty, pójdź mnie! Widzisz ten wieżowiec Freedom Tower? Mogę ci z tego. Wynajmę ci tam mieszkanie na 2 dni. To nie jest twoje nawet pewnie. Boisz się przekupstwo do tego, co zrobiłeś? Ja pierdzielę, widzowie, co jest grane? No i co ze mną będzie? A co z tobą będzie? Zatrzymany jesteś. Dobra, wierzę w prawo do parking. Masakra, widzowie, no. Jak ja mam się stąd wykaraskać? Nie wiem. O, drzwi otwarte były, otworzyłem se. No i? No i co? Jeremy. Co, dawaj pod maskę, a nie. Co? Pod maskę lecisz! Pod maskę! Rozumiesz? Ja pierdzielę, to jest bagażnik! Dobra, słuchaj, przyznaczam się jeszcze, tylko chcieliś trochę pożartować z tym. No ale co? Musiałbyś pokryć oczywiście te szkody, które wyrządziłeś. A wy zawsze musisz... na najbliższy komisariat. No ile wyszło tych szkód? Nie wiem, to gdzieś tam to było. Fajnut? Nie pamiętam właśnie. No ale co? Czy wy musicie tego... zawsze sobie robić jaja na służbie? Co? A czemu nie? Humoru się przyda. No, ale z jaki to dla mnie humor? Żeś mi godzinę zmarnował, chłopie. Miałem... Ile zmarnował? Cieszę się, że się nie zatrzymaliśmy. Teraz masz dług u Mariuszka. Mam dług u Mariuszka? Dług bez... Kogo niby? Musiał dla niego coś zrobić. Dobra. On coś na coś liczy. On się jeszcze odezwie do ciebie. Dobra, Jeremy, słuchaj, kamerę sobie kupiłem szpiegowską, miałem ją we włosach, nie sprawdziłeś. Wszystko nagrałem i pokażę tam, gdzie trzeba. A? Jeremy, aresztujemy go. Boże, na razie. Razem cię spokujemy inaczej. Co jest? Ej, auto mam na plaży. Żądam odwiezienia mnie na plaży. No wsiadaj.
Dobra, wsiadaj już. Widzowie, Jezus, oni są po prostu... No zobaczcie, zawsze mnie strunują, zawsze robią to samo, no. Panie, w lewo mam samochód, w lewo, w drugą stronę. No w drugą stronę. Dobra, zabry śmajki. Kurde, widzowie, masakra, powiem wam. Tak, prawie masz szczęście czasem. No, a wy nie macie co robić, widzę, na służbie. Gdyby Maruszek nam nie powiedział, to pewnie to skobędę dla ciebie. Jedź, no panie, weź, że włącz te bomby i jedź tu w prawo, bo nie mam czasu. O, lipka. Czy rozkazywać, nie dość, że... Tutaj Lexus mój stoi. To już rozkazuje nam. No, dzięki za podwózkę. Ale wiesz, że to jest zakaz parkowania? Co? To jest zakaz parkowania! No, a widzisz tu jakiś samochód? Dobra, nie było tematu. Dobra, szybko, nie. Ja pierdzielę, widzowie. Z kim Mariusz pracuje w tej robocie, no? Czy powinienem tak zamielić oponami tu przed nimi, ale spadam stąd jak najszybciej. Muszę skoczyć do mechaników, bo oni przygotowują tą ciężarówkę. Wybaczcie za ten, moi drodzy, początek, który nie do końca poszedł po mojej myśli, ale wiedziałem, że tak będzie. Zawsze tak jest. Trening, cardio człowiek robi, nie może go nawet dokończyć, nie? Chłopaki powiedzieli, że zawiozą mi ten BMX, więc bardzo dobrze. A ja szybciutko lecę na detailing, moi drodzy, ciężarówek. Jezus, prawie się zderzyłem. Proszę państwa, gierka Breakout dostała aktualizację niedawno i wpadły tam trzy dziewczyny, proszę państwa. Julia, Żugaj, Wiki, a także Brunka. Brunka, proszę państwa, widzicie, co się z nią dzieje teraz w perzecie. Ja mam za kamerą Wiki. Co mają zrobić widzowie, żeby godnie reprezentować twojego skina? Proszę bardzo, wyzwanie dla widzów. Mój skin jest piękny. Nie noszę obcasów, ale w grze noszę. Wyglądam piękno. Ale oprócz tego, że oczywiście musicie wejść, pobrać grę, albo jak już pobraliście, to po prostu odpalić i zdobyć dużo punktów. A ile punktów? 15k. Proszę takiego screenka wysłać Wice na Instagrama. Tak, wysyłacie jak mi na Insta, ja sobie tam w DM-ach sprawdzam. Wszystko będę sprawdzała, także na spokojnie. Na pewno zobaczę wasz wynik. No i zobaczę, kto przebił tą liczbę 15 tysięcy. To jest minimum 15 tysięcy. No i wtedy dostanie ode mnie nagrodę. Jaką nagrodę? Tego dowie się ten, kto wygrał, ale na pewno bardzo fajną. Widzowie, ja sam nie wiem, co to za nagrodę wymyśliła Wiki, ale powiedziała, hej, robimy taki challenge, więc jak się tam skujesz powyżej 15 tysięcy i będzie widać, że leży skin Wiki skuty, no to proszę państwa, wiadomo, że grałeś tym skinem i wbiłeś i wykonałeś zadanie. Wpadajcie, pobierajcie gierkę. Gierka jest darmowa na Androida i iOS. Jak jeszcze nie pobrałeś byku, to pobierz, bo trwa konkurs na najwyższy wynik oczywiście. Jakie szczegóły konkursu? Macie je również w opisie, także moi drodzy, nic tylko... To jest drugi konkurs ode mnie. Tak, grać i pobierać. Mam już dwa konkursy. A teraz wracamy do odcinka. Wow, dobra, dobra, proszę państwa. Na torowisku, tak zjadę na bok, ale tutaj raczej to jest martwe torowisko, no bo tu się ucinają, więc nie powinno być problemu. Moi drodzy, nawet się nie zdążyłem przebrać. Wchodzę w takim razie, też tutaj jest wejście z tego, co widzę. A nie, jednak tutaj z tyłu. Aby wejść do garaży, siup. Kurde, nawet nie zdążyłem się ubrać, moi drodzy. Tylko w Clinton Detailing szef przychodzi bez koszulki, proszę państwa, do roboty. Widzę chłopaków tutaj, którzy mają specjalne zlecenie. Dzisiaj nie przyjmujemy komercyjnych zleceń, mamy tylko zlecenie prywatne. Yo! Widzę, że naprawdę wzięli sobie do serca to wszystko. Dzień dobry, chłopaki, witam. Siemano, witam szefie. Cześć, jak idzie to prywatne zlecenie? Dzisiaj widzę, że część chłopaków i dziewczyn wzięła wolne, tak? W zasadzie tylko... No. Tylko specjaliści od opancerzenia potrzebni, dobrze. Co my tu mamy, Norwek? Mamy tu ciężarówkę. Właściwie zestaw naczepa plus sama ciężarówka. Naczepę mamy opancerzoną. Do środka można się władować. Samochodem, tak? Tak. Świetnie, o to chodzi właśnie. Potrzebujemy... A na szerokość jest taka, że się zmieści samochód, nie? Chyba tak, zmieści się. Na luzie. Świetnie, dobrze, chłopaki. Powiedzcie mi tak, co z oponami? Są kuloodporne. Dobrze, udało się? Tak. Ciężko było uwalić, że mówiłeś, że zamówić te kuloodporne opony. Nie było łatwo na pewno, nie? No, ale powiedzcie mi tak, bo to była zwykła naczepa. Zbudowaliście opancerzenie, kuloodporne opony. Ile to wszystko wyszło, chłopaki? A tu szef, znaczy... Znaczy Validzin, tak, Validzin niech podliczy. Dajmy mu chwilę, natomiast, no co? Co jeszcze jest do zrobienia? Chyba do wszystko, zrobienia? Nie? W sumie już chyba nic. W zasadzie nic. Widzowie, mamy ciężarówkę gotową. Ona jest gotowa do wyjazdu teraz. Dobrze, to Diego na pewno się ucieszy. Diego będzie ją prowadził na tej akcji wyciągnięcia ojca z Alcatraz. Ale wygląda turbo dobrze, nie? Wygląda, moi drodzy. O, widzę, że malowanie ściągnęliście, tak? Clintonowskie. Tak. Bardzo dobrze, no bo nie możemy się gdzieś tam rzucać w oczy. Moi drodzy, malowanie Clinton Detailing zostało ściągnięte, jak widzicie. No, sprzęt wygląda turbo dobrze. Matowy jest w ogóle. Jak wygląda ciężarówka od wewnątrz? To znaczy od środka. To znaczy od dołu, co ja gadam. Wygląda ciekawie. Jeszcze nadajnik musimy sobie wrzucić. Yo, stąd nie ma wyjścia teraz, nie? Muszę wrócić.
dziwne, taka klaustrofobia mnie trochę łapie, jak tu chodzę po tym tunelu. No ale moi drodzy, jest potężnie, jest turbo dobrze. Super chłopaki, nadajnik jeszcze byście mi tylko przyjęli tracking, żebyśmy mogli to śledzić. Szczerze chciałbym wam powiedzieć, do czego mi to będzie potrzebne, ale zbyt ryzykowne jest to, żeby wiedziało aż tyle osób, więc powiem wam po akcji. Nie obraźcie się na mnie. Jasne, szef, dobrze, nie ma szefie. Problemu. Nie ma problemu. Dzinek, jak to wyszło finansowo? Podliczam ostatnią rzecz i wychodzi mi 120 tysięcy. O kurde, to sporo. No, no dobra. Stary. Dobra, idę to wszystko opłacić, bo jeszcze mam wam muszę rachunki opłacić i się ubiorę przy okazji. No. Widzowie, 120 tysięcy schodzi z mojego konta, bo to jest z konta głównego, natomiast jeszcze muszę opłacić chłopaków. Dobrze, tu zapomniałem, że nie ma mojego biura. A jest laptop jakiś? Nie ma laptopa. Hejejejejej. Będę musiał to zrobić w takim razie z telefonu, ale widzę koszulkę Clinton. O, nawet moja tu jest. Dobrze, widzowie, opłacam w takim razie wszystkie moje rachunki, które obecnie posiadałem. 5G mam, w ogóle zasięg mam dobry. Co jest krane? No dobrze, moi drodzy, no to chłopaki naprawdę dobrą robotę zrobili. Słuchajcie, chłopaki. Wystawić ci ją, szefie? Tak, tak, tak. Zostaw ją obok salonu i... No i resztę. Którego już... salonu? Tego tutaj. A, dobra. Na tyłach, tam jest na tyłach parking, więc na tyłach jak możesz. No i co, wolne chłopaki, nie? Wszyscy. Nie ma problemu. No i super. Wolnica, wolnica. Do zobaczenia, chłopaki. Dziękuję wam za pomoc. Do miłego, szefie. Dzięki. Bezpiecznie tam. Dobrze, o, odrzuciłem, bo ktoś dzwonił do mnie. Sam? Widzowie? Sam na FaceTime. Branek, halo! O, szef Sam. Dawno szefa no, siema, nie słyszałem. Siema. Nie chciałbyś się może spotkać? Tak trochę się nie widzieliśmy już. Mogę w sumie, chwilę mam czasu, no. No to słuchaj, wpadaj na plażę. A, i zobaczysz. Byłem co na się plaży działo. Dzisiaj. Godzinę temu policja mnie tam zagarnęła. Policja? Słyszałem jakieś syreny. No to po mnie. A. Dobra, będę. Proszę o lokację. Do zobaczenia. Dobra. Zowie, co jest? Czemu na plaży? Jo? Nie wiem, o kurde, pogoda nam się zepsuła. Muszę sam, chcę się spotkać na plaży, nie wiem. Ale, moi drodzy, spodoba wam się też wątek ogarniania, co tam się zmienia u poszczególnych postaci. Zaskoczeni jesteście z tym Krystianem tak samo jak ja. Ale co u szefa sama się zmieniło? Bardzo jestem ciekaw, jedziemy to, moi drodzy, sprawdzić szybciutko. A potem jestem umówiony na kawę z panem urzędnikiem. Moi drodzy, mam pewien cel i zobaczymy, co wy na to. To taki długotrwały cel na przyszłość Franklina i przyszłość tej serii. Zobaczymy, czy wam się spodoba. Na razie jednak jedźmy do sama. Widzowie, parkuję, bo lokacja jest na plaży, totalnie na plaży przede mną. Co ten szef sam tutaj wyrabia? Co tam w ogóle jest za miejscowo? Według mojego znacznika to jest tutaj, czyli dokładnie na prosto na plaży przede mną, czyli o to chodzi? O to kolorowe coś? Czekajcie, jakiegoś SMS-a mam jeszcze, widzę powiadomienie. Przeczytajmy go szybciutko. Aha, to ten GPS. What the heck? Co to za miejscowo? Dobra, cardio Franklin, dawaj chłopie. Chłop teraz nie chodzi, chłop biega, proszę państwa, jak go gdzieś kurczę, ktoś poprosi. Jak widzicie, kondycha jest, jak się pięknie ta wieża prezentuje. Z każdej perspektywy możemy, moi drodzy, na nią popatrzeć. Trzeba się przejść na górę Chiliad, żeby zobaczyć w ogóle, jak to tam wygląda. Z góry Chiliad podobno widok też zapiera dech w piersiach. Co to jest w ogóle za coś? Lol? Szef sam? O, Franklin! What? Ale szef wygląda, co się stało? No, Franklin, no. What trochę się nie widzieliśmy, no musiałem coś zrobić z własną twarzą. Ale, że co? Botox operacje jakiś? Plastyczne. No. Dlaczego? A czemu nie? A czemu tak? Szef dobrze wyglądał. What? Co wie? No, a teraz lepiej, no. Franklin, znalazłem sobie kobietę. O! No, no to i gratuluję. No, jakby się zobaczył, to sam byś się chciał. Wszyscy sobie znaleźli kobietę oprócz Franklina. Świetnie, a ja sobie znalazłem też kobietę. Nazywa się... Znalazłeś? Kreatyna. No dobra. Po co mnie szef tu zawołał? Co to w ogóle za ustrojstwo? Przecież się nawet szef nie opala, bo cień zasłania. No właśnie, Franklin. No, cień mnie zasłania, ale zasłania mnie cień z mojej... nowej, tak naprawdę, zjeżdżalni. Jak to szefa sama jest? Mm? Jak to, co, aquapark otwierasz, czy co? No ta, no Franklin, widzisz tam tą fioletową? Ona jest najlepsza. No ale chciałbyś to... Chciałbyś się przejechać? A to działa już? No... Tak, 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 działa. Tylko klientów nie ma, ale działa. Na pewno? No, trochę cieknie z tej rury, ale chciałbym, żebyś rury? To przetestował. Że ja? Ale Franklin, przecież jesteś taki umięśniony, piękny, ładny, perfekcyjny. A czemu szef nie może nie przetestować? Nie poradzisz sobie z tym? No ja, bo... To jest świeżo, to. Świeżo po montażu, to jest, czy co? Tak. Kiedy to montowali? Wczoraj. Ja pierdzielę w sobie. W sensie dokręcone śruby są, tylko wystarczy wejść przez tę bramkę. A nie mam kąpielówek nawet, majtki. No to Franklin, to ja ci podskoczę do sklepu i ci przyniosę coś. Kalizacja ciężarówki, świetnie. Widzowie, testujemy to czy nie, jak się zarwie? Raczej się nie powinno zarwać. Dobra, ściągam, przebieram się, moi drodzy, w samych majtach tam wychodzę. Dobra, widzowie, on tam gdzieś pobiegł. Co? 100 dolarów wjazd? Pogrzało ich chyba. Ej, wcześniej to nie działało, 100 dolarów zeszło z mojego konta, widzowie. Jaki skam to jest, ale w sumie w takim miejscu? No to ciekawa sprawa, widzieliście kiedyś w ogóle
lewej drodze zjeżdżali Aquapark w Los Santos? W GTA takie rzeczy? To wam zaraz zryję beret, bo widziałem jak ten skrypt działa i chętnie w sumie przetestuję tę zjeżdżalnię sama. Ej, kurde, wychodzi się kawał drogi. Tego brakowało w LS. Ciekawe, czy takie rzeczy w GTA 6 dodadzą. Takie minigierki, że sobie wychodzisz i możesz sobie zjechać. Jak to pięknie tam wygląda. Zobaczcie, jak się dużo rzeczy pozmieniało przez te pół roku, nie? Slide down. E, naciśnij, dobra. Czerwone się pojawiło. O! O cholera! Co jest, widzowie? Pierwsza osobówka, jak wygląda dobrze. Ja pierdylam, normalnie zjeżdżasz, chłopie, w tym. W róże. Yo! Co się z moją głową stało? Przekrzewiło mi głowę w jakiś dziwny sposób na tej animacji, ale dobra. Poza tym, widzowie, na pierwszoosobowej to tu bangla. Całkiem nieźle, jaka prędkość. O kurde. Jaki kozak. Ej, czegoś takiego w GTA to chyba nikt nie widział. Jak widziałeś, byku, no to napisz, ale podejrzewam, że mało kto, moi drodzy, znalazł taki skrypcior i widział taki skrypcior. Myślę, że bardzo mało, bo ten skrypcior wyszedł 2 dni temu w ogóle. Wiedziałem, że ci się spodoba. Ale jazda. Dobra ta zjeżdżalnia, ta niebieska dobra, a reszta? A reszta? A w sumie nie wiem. Ej, ale jak, za co ja mam te 100 dolarów płacić za każdym razem? No chodź, za darmo przeskakuj. Dobra, widzowie, teraz za darmo wszedłem na szczęście. A wcześniej zapłaciłem 100 dolarów. Dobra, w tą czy we w tą 100 dolarów, nic ci kurde, się nie szefie, ale będziesz jeszcze wkasował dużo siana za to, jak to się ruszy. Dobra, jest jeszcze żółta, do której by tu wejść, widzowie, ta się wydaje być taka useless. No co? Weź, wskocz do tej czerwonej. Dobra, a szef do żółtej? Dobra, niech ci będzie. O! Ej, znowu mi się głowa przekrzywiła, strasznie to wygląda. Dobra, jak czerwona. O! Czerwona jest jeszcze krętsza. Jak mi się kręci w głowie? Muszę kontrolować moje nogi. O, teraz, dobrze. O, to jest ta z tym takim ja pierdylam, jak ktoś to rozkminił z tą dziurą. Jak do tej dziury wpaść? Co się dzieje z głową Franklina? Uhuhu! Jak to działa? Nie, no ktoś kto napisał ten skrypt jest geniuszem po prostu. Kręcioła normalnie ogarnął. Moi drodzy, wciągnęło mnie to testowanie zjeżdżalni. Teraz testujemy tą różową, a to jest chyba dla dzieci jakaś. Czy ja mogę sterować? Nie, mogę W naciskać, żeby jechać szybciej. Cały czas to robię. Wow, ta będzie słaba, ta pewnie zaraz już do wody wjeżdża. Wow! Ta jest taka junior wersja. Najlepsza to chyba tamta z tym, moi drodzy, twisterem. Tak się wciągnąłem, że aż kamera padła, jestem z powrotem. Została ta żółta, widzowie, let's go, jedziemy w takim razie. Kurde, kolejny co sobie znalazł, czy on ma żonę już powiedział, czy to jest dziewczyna? Nie wiem, zaraz dopytam, ale widzowie, no, tą Krystiana musimy poznać, tą szefa sama musimy poznać, no jest tych kobiet do poznania, nie? Ej, ta spoko, ale też juniorka taka. Najlepsza chyba ta, niebieska, bo jest najdłuższa i czerwona z tym kręciołem. Franklin! O, no? Ej, zarąbiste to jest, myślałem, świetna że to jest jakieś sprawa, słabe. Szefie, kurde, ale to będzie hit. Naprawdę dobrze to bangla. A co taki pomysł w ogóle? Już instultusuje szef? Weź, ja już odstawiłem te głupoty. Franklin, ja teraz jestem poważny. No dobrze, widzę, że ta kobieta dobry wpływ ma na szefa. A słyszał szef, co się z Derkiem stało? Z Derkiem? Nie bardzo mam z nim kontakt. Chirurgiem został w klinice. No. Ale ja, nie, to może on mnie... Nie, Franklin, ty żartujesz sobie. Nie, naprawdę, mówię serio. No szef się sam z nim skontaktuje, zresztą to się dowie. A kiedy ma poznam... długie włosy? Tak, jakie miał chyba, ale miał maseczkę, nie mogłem zobaczyć za bardzo. Dobra. Szefie, a kiedy poznam tę parterkę? Jakąś kawę szef zaprosi może. Kiedy chcesz, Franklin, to się odezwij. Dobra, dam znać, bo trochę rzeczy a mam jeszcze do jedno. No. Słyszałem, że tamta wieża... No. ...jest twoja, pamiętasz, co rozmawialiśmy kiedyś? Co? Sprzedajesz może jakieś mieszkanie? Niestety ja nie mam tam żadnych udziałów. To musi szef bezpośrednio do właściciela ruszyć. Słucham? Bo to nie jest... Ja ją tylko wybudowałem, nie jestem jej właścicielem. No dobra, no to się skontaktuję. Ale dam do miłej pani tutaj inwestor kontakt i proszę sobie kupować na mieszkanie. 5 baniek z tego co wiem kosztuje. 5 baniek? To tam. Kieszonkowe, tyle szef ma pewnie w portfelu, co? Teoretycznie. Dobra, Franklin. Co, podobało się? Podobało się, dziękuję. Lecę, bo naprawdę jestem spóźniony. Biorę ciuchy i zmykam. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Widzowie, fajnie. Turbo fajnie. Wezmę sobie te swoje ciuchy tylko. Ale co szef sam zrobił, moi drodzy, ze swoją twarzą? What the heck, jak się zmienił gość. Nie do poznania. Operacje plastyczne. On już nie ma na co pieniędzy wydawać. Mam nadzieję, że my w tej serii, właśnie jak się dogadamy z Raxonem, bo Raxon nie odbiera ode mnie telefonu. Widzowie, trzeba mu złożyć chyba wizytę osobiście, bo zaczyna mnie to już trochę martwić, że się nie mogę z nim dogadać. Bo sobie przypomniałem teraz o pieniądzach. Na co ja będę swoje pieniądze wydawał? Tylko, że na razie to ja muszę się, tak jak mówię, z nim skontaktować, co łatwe nie jest. Widzowie, podbiłem do tej jego dziupli. No i...
Oho, lipka. Nie odbiera. Znaczy nie otwiera się w ogóle. Jeszcze ma jeden wjazd z drugiej strony. Dobra, zobaczymy to. Turbo mnie to niepokoi, bo tam jest przecież tyle milionów dolarów. Jeśli chłop mi, moi drodzy, wydymał i wziął te pieniądze i się nie odezwie do mnie już. Oj, to będzie przypał. No zamknięte, pozamykane. Co ja mam robić, proszę państwa? W kolejnym odcinku lecę do Alcatraz ratować ojca, więc nie będę miał okazji. Dopiero później, w kolejnym będę mógł jakoś podziałać. Czekam na wasze sugestie. Do kogo mam się zgłosić? Bo zaczyna to się robić niepokojące. Nie odbiera ode mnie chłop telefonu. Dzwoniłem do niego wielokrotnie. Raxon, połączenie. Abonent chwilowo niedostępny. Jakby, nie wiem, zablokował mi kontakt? Czekam na wasze sugestie, a tymczasem, no dzisiaj to nic nie zrobię, chyba że do mnie odzwoni jakimś cudem. Jadę na spotkanie, moi drodzy, z urzędasem. Urzędas, muszę go podpytać o pewne sprawy związane z miastem Los Santos. Widzowie, nie wiedziałem, że jest taka fancy kawiarnia. Nazywa się kawiarnia z widokiem. Spotkałem się tu z panem urzędnikiem. Ja pierdylam. Dzień dobry, panie. A to pan, dzień dobry. No, jak pan chce w tą politykę iść, to musi pan się nie spóźniać. Witam, przepraszam, musiałem jeszcze w jedno miejsce zajechać. Ależ widok, proszę pana, wow. A, no, niesamowite. Powiem panu, o tej inwestycji w całym świecie mówią. Naprawdę? Prezydent o tym słyszał, wszyscy nas chwalą. Cieszę się bardzo, właśnie sobie zdjęcie pyknę. Ja pierdzielę, widzowie, zapiszę sobie taką fotę. Niesamowite. Dobrze, już się. Proszę usiąść, no. Mamy do pogadania. No tak, ja się z panem spotkałem, bo wie pan, jednym z moich celi życiowych to było wybudowanie tego wieżowca. To tak sobie kiedyś zamarzyłem, no i dziwnym trafem tak się to wszystko potoczyło, że się udało, prawda? Ja wiem, że pan w urzędzie pracuje, generalnie zna te klimaty, ale tak zastanawiam się, czy dobrym pomysłem byłaby moja kandydatura na burmistrza tego miasta? Widzowie, czekam na wasze sugestie. Panu zawsze nowe ambicje przyjdą, takich nam trzeba. Właśnie stwierdziłem, że kurczę, no może by to był fajny rozdział w moim życiu. Czemu by nie spróbować? Tylko tak, proszę pana, ja z polityką to tutaj to jestem totalnie na bakier. Nie wiem, kiedy są jakieś wybory, kiedy mógłbym ewentualnie spróbować powalczyć, móc, nie? Te sprawy. Kurczę, nikt nam kawy nie przyniesie tutaj? Halo, panie kelner! O, idzie chyba gościu, dobra. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Podwójne. Można przyjąć zamówienie? Podwójne espresso, poproszę. Jasne. Ja również espresso do Pio. Dobrze pan trafił. Mhm. Kampanię zaczynamy za miesiąc. Czasu jest mało, trzeba by już rejestrować komitet. A czy ma pan szansę? No to w Ukrainie, w stolicy, w Kijowie, merem, czyli burmistrzem jest Witaj Kliczenko, były bokser. No. Mhm. Tak zyskał popularność. Pan to popularność również ma. To byłaby duża łatwość. Można by dotrzeć do potencjalnych wyborców z wykorzystaniem pana social mediów, pana wizerunku. Jest to do zrobienia jak najbardziej. No dobrze, a ten obecny burmistrz, który jest teraz, czy prezydent, nie wiem kto tu jest, to cieszy się popularnością wśród mieszkańców, czy nie? O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, to jedna i tu druga. Ciężko stwierdzić, ze strony naszej projektowo-samorządowej jest dość opornym człowiekiem, dużo się tu nie zmienia. I myślę, że jeśli mieszkańcy zobaczyliby kogoś nowego, rodzaj świeżości, i to jeszcze w osobie tak znanej jak pan, byłby to na pewno ciekawy projekt. Rozumiem. Widzowie, kurczę, czy to nie jest dobry pomysł, żeby... Mamy bardzo wiele grup społecznych, grup zawodowych. Żeby Franklin spróbował. Pracowniczych, no to tutaj by była trudność, żeby dotrzeć do tych wszystkich mieszkańców. Mamy Downtown, mamy Chinatown, mamy tam Grove Street, te okolice, to kampania trwa długo generalnie. No wie pan, no na przykład ja z Grove Street pochodzę z tych rejonów tam, więc może też by przychylnie popatrzyli na moje oko, nie? Tam w Chinatown, nie wiem, mógłbym coś po prostu pokombinować, żeby jakoś wkupić się w łaski tych mieszkańców. No, myślę, że szansa jest, no. Tylko wie pan co, ja się tak dowiaduję, ale sam jeszcze, kurczę, muszę przespać się z tym tematem, nie? No, ma pan... Ile to tam jeszcze? Który to dzisiaj? Aha, 5 dni jeszcze ma pan, żeby zarejestrować komitet. Dobrze, no to ja w takim razie właśnie chciałem się dowiedzieć takiego mięska od pana, bo pan zawsze przygotowany tak, poza dniem z piekarnią, to pan zawsze był przygotowany. Tak, piekarnią, a jak tam idzie biznes? Dobrze, cebularze się sprzedają bardzo dobrze. O, no i dobrze, no. To pan telefon do mnie ma, jakby były decyzje, proszę dzwonić, będziemy dobrze, załatwiać. Pewnie. Ja musi pan pomyśleć, jak wkupić się w łaski wyborców, to jest najważniejsze. Dobrze, panie R, dziękuję.
dziękuję. Życzę miłego dzionka. Fajna kawiarnia swoją drogą. Szczególnie teraz, jak już ta wieża powstała. A tak, celne spostrzeżenie. Do widzenia. Do zobaczenia. Widzowie, czekam na wasze sugestie. Czy to nie jest dobry pomysł? Franklin jest rozpoznawalny. Nowe wyzwanie. Mielibyśmy realny wpływ na zmiany w tym mieście, ale wkupienie się w łaski odbiorców proste nie będzie. Wyborców bardziej. Czekam na sugestie hashtag burmistrz. Tam możecie pisać za lub przeciw. Widzowie, Amunation jest obok. Za moment muszę się jeszcze zaopatrzyć, bo przydałoby się, moi drodzy, ale to zrobimy może pod wieczór, jak już będzie po sparingu, bo dzisiaj został nam jeszcze sparing. Pierwszy sparing klubu RKS Santos. Taka jest nazwa naszego klubu. I później wpadnę tutaj, moi drodzy, do Amunation kupić trochę amunicji, kupić na pewno staw na odbicie ojca, a także troszkę poćwiczyć aima na strzelnicy, nie? Jak pięknie wygląda ta okolica nasza tutaj, wow. Ja się zawsze będę jarał chyba tym miejscem. Coś fenomenalnego, totalnie inaczej to wygląda, jak się tutaj nawet w okolicy jeździ, popatrzcie. Yo, jaki jest feeling. Freedom Tower, moi drodzy, to perełka tego miasta obecnie. Niedługo atrakcja turystyczna. Podobno atrakcje otwierają się z dnia na dzień we Freedom Tower. Niestety, szkoda, że nie jestem właścicielem i nie mam na to wpływu, ale może kiedyś nam się uda, proszę państwa, jakieś tam atrakcje ogarnąć stamtąd. Trochę przeginam chyba, Widzę z prędkością gdzieś jak ciąłem, tak? Słucham? Clinton Franklin. O, Jezus, mam niezapisany twój numer, przepraszam. Aha. Nowy telefon mam, co tam? No ja też mam nowy, ale mam twój numer. No ja już też będę miał teraz twój numer, co tam? No mam nadzieję. Idziesz na bungee ze mną. Co? Gdzie? No, do twojego wieżowca. Jak to? No, otworzyli atrakcję. O, a ja właśnie teraz myślałem o tych atrakcjach wszystkich, że fajnie jest by było... skok z bungee i skok ze spadochronem. No to co wybierasz? Miałem iść na bungee, ale chyba spadochron do mnie bardziej przemawia, wiesz? Chłopie, tylko mężczyźni z jajami skaczą ze spadochronu. Widzimy się na miejscu. Dobra, nara. Widzowie, skoczymy ze spadochronu z Freedom Tower. Coś pięknego. Widzowie, zobaczcie, jakie chmury w ogóle dziwne naszły teraz, jak windą jechaliśmy. I Franklin taki, kurde, przed chwilą mówił, że tylko mężczyźni skaczą. A zobacz, jak teraz chodzi, jakiś taki zestresowany lekko. Walidzin. No. Jesteś pewien, że chcesz skakać ze spadochronem? No właśnie nie jestem chyba pewien. Nie bójcie żaby, panowie, nikt jeszcze tutaj nie zginął. A ile jesteście otwarci? No właśnie. No, dopiero jakieś dwa dni. Na a ile osób skakało? Panowie. Dwie. No to ekstra. Duża suma, nie? A jaka jest szansa, że mi się spadochron nie otworzy? To już zależy od ciebie. Jeżeli umiesz otwierać spadochron, no to przeżyjesz, jak nie, no to trudno. Przypominam, ile my za to zapłaciliśmy? $500? Od osoby? Tak, tak. Widzowie, $500 schodzi z mojego konta. Czy no my możemy zjechać windą na dół? Już nie ma odwrotu, proszę pana. Nie, zawsze jest jakieś wyjście. No proszę pana. Skacze pan albo nie? Walidzin, co robimy? Chyba może pójdziemy na kawę tutaj na dole z kawiarni, co? Ja już piłem przed chwilą espresso, ale to tak... Ja się boję odwracać nawet. No to ja mam pomysł, panowie, ja was po prostu popchnę. Nie, Słuchaj, ja się na to nie piszę. Gdzie tu są te schody? Nie no, za wysoko, panie. Co się stało? Jezus, ja wpadłem do dziury. Hej! Walidzin! Leci chłop! Jezus, dlaczego pan popchnął Walidzina? Może by sobie skoczył. Nie, ale by nie, proszę nie tykać. Ja sam skoczę. Nie, czemu pan się... Nie bój żaby. O Boże. Dobra, nie chcę, żeby mnie pan popchnął, bo to będzie jeszcze gorsze. Widzowie, trudno. Dawaj. Jin skoczył. Ja pierdylam. Jaka akcja! Ło, kurde, ale ciąłem przy tej wieży, widzowie. Franklin już skakał ze spadochronem, więc doświadczenie ma. Wyobraźcie sobie, jakbym teraz uderzył w ten Freedom Tower. Ale by to była padaka. Zostawiłem sobie żółtego Lexusa, widać go. Jako jedyny na parkingu stoję. Jeszcze jedno oblecenie wieży dookoła i ląduje tam. Ja pierdylam, ciekawe gdzie Walidzin, moi drodzy. Miejmy nadzieję, że na parkingu... Słyszałem go gdzieś. Ale leci tam! Co jest? Dobra. Na parking, Walidzin! Nie usłyszy mnie. Ciekawe, czy doleci. Ja tu ląduję, widzowie, tutaj. Trzeba będzie odnieść ten sprzęt. Odniesiemy. O! Jo! Perfekto! Ha, ha! Jaka jazda, stary! Jesteśmy... Stary, ten debil mnie zrzucił! No wiem, mnie nie popchnął, ale dobrze, że przeżyłeś. Idę mu tam wejść i w bryna stukam. Stary, następnym razem ja wybieram atrakcję. No ale dobra. Było mocne to było, ja to sobie do CV dopiszę. Ja sobie prawie walnąłem. Właśnie wiem, kurde, ale dobrze, stary, piona. Git, piona. Zaraz sparring, stary, nakop mu do dupy i przychodź na sparring. No dobra, ja już spakowany, w aucie mam ciuchy. No i pięknie. No, to do zobaczenia. Do zobaczenia. Widzowie, jadę umówić się, to znaczy jestem umówiony z WF-istą w szkole na sparring z koledżową drużyną
piłki nożnej. To są jacyś młodzi ludzie. Ja, proszę państwa, jako trener RKS Santos stwierdziliśmy, że taka nazwa jest prosta, nawiązuje do Los Santos, a RKS to jest follow-upik do robotniczego klubu sportowego, więc RKS Santos dołącza do ligi niedługo. Co tu się dzieje na mieście, what the heck? Ale zanim to, trzeba rozegrać sparring kontrolny, więc ja jadę, proszę państwa, pod szkołę. Proszę państwa, ja też miałem ciuchy przy sobie, ale pewny siebie idzie Franklin, co jest? Idziemy, proszę państwa, porozmawiać z tą koleżową drużyną, ale oni pompują. Dobra, przybiegnę szybciej. Zapytam, czy są gotowi na ten sparring, na który się umawialiśmy. Ale to są łebusie, widzowie, łebeczki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam. Ale co? Skończyli się rozgrzewkę? Wracać do roboty. Co jest, widzowie? Clinton Franklin, ja z tej drużyny RKS Santos, co się umawialiśmy. No, a pan jest UEFistą, tak? Z którym rozmawiałem przez telefon. No, ja. Świetnie, proszę pana, no to co? Gotowi jesteście na ten sparring u nas na boisku? Gówniarze kończył robić rozgrzewkę i jedziemy, czekamy tylko na busa. Dobra, no to widzimy się już na miejscu, tak? Tak jest. Dobrze, młodzi, czekamy i liczymy na dobry sparring, do zobaczenia. Słyszeliście? Tak jest. Jakich mają trenerów, co jest? Są 16-latki, przypominam. Ja muszę szybko lecieć, bo zbiórka chłopaków moich, proszę państwa, już trwa. Więc mam nadzieję, że wszyscy wstawili się na zbiórkę. Mamy dzisiaj stroje, co prawda nie są to jeszcze docelowe stroje. Skoro mamy nazwę, to teraz, proszę państwa, na Discordzie, w zakładce Wasze prace, możecie robić pracę z logotypem RKS Santos. I generalnie wybierzemy już do logotypu barwy klubowe. Okej, widzowie, szybciutko. Ja dzisiaj oczywiście trener, nie gram. Jestem ubrany zresztą jak trener. Jak tam chłopaki? Dobra, ej. Budki postawili, tak jak prosiłem. Poprosiłem tego Sławka Peszka, żeby postawił budki, żeby się mogli goście przebierać i my też, nie? Żeby to wszystko miało ręce i nogi. Dobra, chyba wszyscy przyszli na zbiórkę. Bardzo dobrze. Witam, witam, RKS Santos. Siemano. Świetnie. Widzę, że część już ubrała te stroje, co Krystian załatwił. Załatwił Portugalii strój, to chyba super, nikogo... Super, wygodne. A ty jesteś ten bramkarz, tak? Kto jest? Nie, gdzie jestem? Nie, ja jestem bramkarz. Jak ty masz na imię? Zdzisiu? Juzio. Słuchaj, Juzio, tak, rękawiczki są w szatni, czekają na ciebie, bluzę też, więc po prostu się przebierajcie i działamy, tak? Dobra. Okay. Pogadamy po meczu? A co się dzieje? A, no wiesz, sprawa budowa i w ogóle. A, czekaj, bo ty mi coś pisałeś, nudzi mi się. O, nie masz co robić, no teraz masz, chłopie, treningi, ale tak, trzeba wznowić wywrotkę, dokładnie. Pogadamy, ale na razie się przebieracie. Dobra. I jak będziecie gotowi, to ustalamy taktykę. Bierzemy. O, świetnie, Andrzejek, dobrze, gramy, panowie, przebierać się. Przebierają się, o, czy tu idzie pan Sławek Peszek, to szybko z nim jeszcze zagadam. Dobry, panie Sławku. Witam. Dziękuję za postawienie tych but, o które prosiłem. Chłopaki się przebierają, no i co, czekamy na przeciwnika, tak, pierwszy sparring. RKS Santos, tak się będzie nazywał nasz zespół. No i te wszystkie wpisowe rzeczy, to już dostarczę panu jutro, dobrze? Dobrze, dobrze, proszę pana. Dobrze, no to co? Liczę, że będzie dobry mecz, także proszę oglądać. A ma pan wszystkie, proszę pana, wie pan, zgodę od zawodników, badania? Tak, to wszystko będzie na jutro, proszę pana. No o, dobrze. Przyjechał bus z naszymi rywalami. Co jest, widzowie? Przyjechali! W koszulkach już przebrani! Ja pierdylam! Gotowi! Jak to wygląda? Dobrze, chłopaki, nasi rywale przyjechali. Co to jest? To są ale 16... będziemy ich kosić! Przestańcie, nie możecie myśleć agresywnie. Dobrze, witajcie, chłopaki, rozgrzewajcie... Kurwa, szopy! Rozgrzewajcie się u siebie na połowie. O, słyszeliście? Rozgrzewać się, patołachy. Dobra, tak jest. Dobrze, panowie, no to są dzieciaki, wiadomo. Dlatego proszę, to jest nie trafiłem z rozmiarem? Bo się te przeszkodowałam zaraz. A, trafiłem, no to się cieszę. Dobra, chłopaki, gramy tak. 5 plus bramkarz, tak? No. Dobrze, to tak, jak masz na imię, przypomnij? Jestem Adaś. Adaś, środek obrony, bramka Juzio. Dobrze. Tutaj kolega, jak ma na imię? Artur. Artur, lewa obrona. Dobrze. Andrzejek, prawa obrona. Jasne. Walidzin, środek pola. Dobra. Na szpicy jesteś ty, kapitan. I kto nam został jeszcze? Adam na skrzydło. Dobra. Trzymajcie się pozycji, rozgrzeweczka szybka i zaraz zaczynamy. Walidzin, liczę na to, że będziesz trzymał ten środek. Postaram się. Agresywnie, pressing. Jak ktoś, tylko nie skitka za dupce. No właśnie, nie, szkoda chłopaków tutaj, wiecie. To nie ma co. Dobrze, panie WF-isto, 2 minuty, jesteśmy gotowi. Dobra, moi są też już gotowi. Widzowie, mam nadzieję, o, kamera padła. Teraz z powrotem jestem, mam nadzieję, że jesteście gotowi, mamy dodatkową kamerę, więc liczę na to, że wam się spodoba meczyk. Meczyk potrwa 7 minut. Zobaczymy, kto wygra. Chłopaki, to mi się podoba, to mi się podoba. Motywacja. Kto wygra mecz? RKS! Kto wygra mecz? RKS! Dobrze. Robotniczy klub sportowy Santos.
Robaczy Santos niezwyciężony. To nic, że spadliśmy. Ale my ligę wygraliśmy. Dobrze, rozstawić się. Przyjąć pozycję. Dobra widzowie, zaczynamy. Co jest? Uwaga, gramy. Dobrze, proszę państwa. Ulsa Shopy versus RKS Santos. Pierwszy sparring kontrolny. Działa nam skrypt już w 100%. Mamy, proszę państwa, wślizgi. Ale chłopaki nie wiem czemu nie biegają za piłką. Coś jest, moi drodzy, nie tak. Dawać pressing o tę piłkę, walczyć, podawać. Trzymajcie pozycję. O kurde, Walidzin, dobrze, dobrze, agresja, super! Widzowie, niech cisną do przodu. To wyjdzie chociaż na połowę, patałaty! Widzicie teraz dwie perspektywy tego meczu. Piłka teraz jest po drugiej stronie. Tam, gdzie, moi drodzy, w sumie dobrze, że jest ten znacznik, bo tej piłki nie widać. O, dawaj, przedzierać się! Kurde, ale bronią chłopaki. Przepychamy tę piłkę. No, uderz! Kurde. Kontra. A czemu ten twój gościu nie biega, jakoś się za głowę trzyma, co jest? Nie wiem. Zostanie kurde. Kory, nie będzie miał stopieniu. Oj, pustą bramkę mamy. 1-0 dla przeciwników, tylko zaliczyło RKS Santos. Jest! Kurde, 1-0, chłopaki! Jest! Brać piłę i na środek, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Aj. Kurde, strzelili nam, moi drodzy. Nie patrzcie na ten wynik na dole, bo on się zbugował coś. 1-0 jest w każdym razie dla naszych rywali. 1-0, przegrywamy, ale to nic, nie możemy się gdzieś tam łamać. Też ten czas, który jest u góry, nie patrzcie na to, po prostu my tu wiemy, kiedy skończyć. Piłka jak wyjdzie na out, to wraca, to jest fajne w tym skrypcie, ale my cały czas się tego uczymy, widzowie, nie? Żeby to wszystko banglało. Chyba out jest nie dla naszych, aczkolwiek nie wiem, co tam nasz zawodnik robi. No nie, się oddać piłki. Dobra, od bramki. Dobrze, zaczynają Ulsa Shopy. Widzowie, niedobrze. 1-0 w dupę. Widzieliście zresztą, jak bramka padła. Podejdź trochę wyżej, widźcie trochę bliżej, wyżej. Linia obrony, widźcie, siądźcie na nich. Siądźcie, przesuńcie się do przodu. Pressing. Dobra, widzowie, niech trochę podbiją do przodu nasi zawodnicy. Czy strzelili gola? Nie. Tak! Brawo! Nie widziałem! Brawo! Dobrze, wracasz! Wracasz na swoją połowę, dobrze. Dobra, widzowie, nie widziałem. Strzelili brameczkę, 1-1. Będę debili. Teraz jazda, jak widzicie, potraficie strzelać, tylko kurczę! Więcej motywacji, więcej! Dawaj, Walidzin, kurde, zgubiłeś piłkę. Walczyć o nam, chłopaki, walczyć. Szybko, kurczę, no. Wślizgiem, dobrze. Brawo, Mirek, o to chodzi. Dobra, widzowie, agresja, to mi się podoba. W chłopakach bije naprawdę potencjał. Ale techniki za grosz momentami. Widzę, że WF-ista też się wkurza. Out, nasza. Nasza, pal gumę stąd. Chłopaki, jedna sprawna akcja, 1-1, kurczę, zaraz się mecz skończy, dawać. Olera, idzie akcja w naszym kierunku. Nasz. Wow. Noso! Ślizgiem, o, ale wszedł! O kurde. Bramkarz, broń! Bramkarz, pustą bramkę masz! Jezus, gdzie on się rzucił, widzowie? Pustą bramkę ma dalej, ja się dupnął się na lewą, na prawą. Goalkeeper, żebyś był rozdziany, rzucaj się! Rzucaj się! Bramkarz! Rzuć się! Dobra, wyszło. Dla nas. Rożny. Nie, Juziu wybija. Brawo, Walidzin, świetny ślizg, strzelaj! Dawaj! Uderz! Kurde. Wykopcie ją. Za dużo zamieszania. Kurde. Dawajcie, chłopaki, dawajcie! Pilnujcie pozycji. Strzelaj, uderz! Ach. Yo, widzowie, gwizdek zabrzmiał po raz ostatni. Podziękujcie sobie z chłopakami. Jeden, dobrze. Nie. O, dziękujcie sobie, dziękujemy. Dobry mecz. Ależ wodę, bo nie wytrzymam. Panie WF-isto, dziękuję, dobry meczek. No, szkoda, że moi zagrali jakby, nie wiem. No nie było tak źle, 1-1, pierwsze koty za płoty. Widzowie, nie było to... Chyba stypendium straci pod meczek. Dobrze było. Chodźcie tutaj, RKS. To strzelce bramki jest na jeden. Albo ja, albo młody, już nie pamiętam. Ja chyba, albo Walidzin. Dobrze, chłopaki, bardzo... ładnie kopnął. Bardzo dobrze. Nie było najlepiej, ale podoba mi się wasza agresja i zaangażowanie. Juziu, nie było tak źle. Jesteś całkiem dobry, ale musisz popracować jeszcze na bramce. Słuchajcie. Spokojnie. Co? Jak będzie kontuzja bramkarza, to ja mogę go zastąpić, bo... Spokojnie. No widzę właśnie, spokojnie, panowie. Bardzo dobry trening, brawa dla was! I zapraszam na kolejne już jutro. Zarejestruję. Lidze, pokażemy, dla kogo jest miejsce. Liga RKS! RKS Santos, hej! Dobrze, widzowie, RKS Santos. RKS! 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 RKS!
RKS. Dobrze, widzowie. Pierwszy sparring o pietruszkę zaliczony. Padnie mi kamera, zaraz coś czuję, bo mam 0% baterii i jeszcze muszę skoczyć na strzelnicę. To jest ostatni punkt na dzisiaj. Muszę, moi drodzy, zrobić potężne zakupy przed ważnym dniem, jaki jest niewątpliwie dzień kolejny, czyli odbijanie ojca. Obym nie widział tych chłopaków po raz ostatni, bo będzie mi bardzo smutno. Widzowie, kamera moja już padła. Przyjechałem sobie do Ammonation po to, żeby zakupy zrobić. Tylko, że tu chyba strzelnicy nie ma, zaraz gościa zapytam. Obejdzie się bez strzelania najwyżej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Macie tutaj strzelnicę? Niestety tutaj nie ma strzelnicy. Rozumiem. Proszę pana, w takim razie, tutaj jest moje pozwolenie. To jest mój dowód osobisty. Okej. Interesuje mnie, proszę pana, karabin automatyczny. Nie wiem, co mi pan... Konny model jaki, czy coś? No, coś takiego po prostu dobrego. Możemy wziąć skreśloną wersję AK-47. Pasuje panu? Może być. Potrzebuję na pewno granat hukowy, granat dymny. Potrzebuję, proszę pana, amunicję do pistoletu. Pan, przepraszam, tak powiem, ale pan robi na pan na bank, czy bo taki... Nie. Zamówienie. Chcę to od ręki dostać, tak swoją drogą. Nie robię napadu na bank. I kamizelka ta czarna, bo ona jest najmocniejsza, tak? Z tych wszystkich. Tak, dokładnie. Dwie sztuki tych kamizelek, proszę pana. Okej. To podliczę na kasie i... Dobrze. Dam panu w torbie. Nie, proszę się nie martwić, wie pan, ja jestem miłośnikiem po prostu broni. Dobrze. To będzie kwota $48,000. Dobrze, proszę pana. Proszę bardzo. Widzowie, tyle schodzi z mojego konta. Nie widzicie mojej kamery, ale widzicie paski. Cyk. Poszło. O kurde. Siemanko. Jesteś? 48 tysięcy właśnie wydałem na nowe zabawki. No tak, to jest, jak się jest fanatykiem broni, no. I się jest kolekcjonerem. Chłopie, chcemy uratować ojca, czy nie? Żeby nie było, mów może trochę ciszej, co? Dobra, czekaj, wezmę to zamówienie i wyjdziemy. Dobrze, będę mógł już w takim razie... Proszę tutaj karabin, tutaj pana kas. I kamizelkę proszę sobie zabrać ze stojaka. Dobrze. I tutaj pana paragon. Dobrze, bardzo panu dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Dobranoc. Proszę podobnie. Dziękuję. Dobra, widzowie, mamy to. A ty co tak dzisiaj sportowo? A, sparring mieliśmy, wiesz? Słuchaj. No to co? Punkt 6 rano, widzimy się jutro. Tak jest. Wszystko gotowe, ciężarówka gotowa, strażnicy ugadani, łódź podwodna czeka, tankują. O stary, ale to będzie akcja. Czas najwyższy zrobić to gówno i wyciągnąć go. Ha, idziemy po ciebie, ojciec.